Za mną przystanek Zabłocie, przede mną stacja Płaszów, a tędy, którędy idę, będzie kiedyś jeździł pociąg. Przede mną wiadukt nad ulicą Powstańców Wielkopolskich, który właśnie będzie remontowany. Na czym będzie polegał ten remont? Przygotowujemy rozbudowę tego wiaduktu, bo zarówno sam nasyp kolejowy, jak i wszystkie obiekty inżynierskie na trasie pociągu muszą być poszerzone, dlatego że muszą się na nich zmieścić 4 tory kolejowe. Do tej pory były to tylko 2 tory, a więc wiadukt, który jest za naszymi plecami, będzie rozbudowywany. Te prace ruszą już niebawem, natomiast w czerwcu należy się spodziewać pierwszych zmian w organizacji ruchu na dole, na ulicy. Na czym będą te zmiany polegać? Ze względu na przebudowę przyczółków tego wiaduktu, bo one będą rozsunięte dużo bardziej niż są w tym momencie, będzie zajęty jeden z pasów ruchu ulicy Powstańców Wielkopolskich. Także zamiast 3 pasów ruchu, jak do tej pory, kierowcy będą mieli do dyspozycji na czas prac budowlanych 2 pasy ruchu. To kierowcy będą mieli świetną okazję, żeby pojeździć na Zamek Błyskawiczny. Kierowcy rzeczywiście będą musieli tutaj uważać, bo zmiany organizacji ruchu będą, a najbardziej znaczące w niektóre weekendy. Mówimy teraz o jezdni w kierunku Podgórza, czyli reasumując, w ciągu tygodnia od czerwca będziemy mieć wyłączony jeden pas ruchu na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Natomiast w niektóre weekendy na samym początku tej przebudowy w czerwcu i lipcu będą zamknięte 2 pasy ruchu. A kiedy cały wiadukt będzie gotowy? Pierwszy etap tej przebudowy zakończy się w 4 kwartale tego roku. Będziemy mieli przerwę zimową, no i na wiosnę przyszłego roku robotnicy wrócą tu, by dokończyć pracę przy drugim etapie. A teraz przeszliśmy kilkaset metrów dalej i jesteśmy przy ulicy Dekerta. Za mną wiadukt, który już jest remontowany od kilku miesięcy. Czy on też będzie poszerzony do 4 torów? Oczywiście to jest ta sama linia kolejowa, więc tutaj też musi się znaleźć miejsce dla 4 torów. Prace przy tym wiadukcie, szczególnie prace geologiczne, zaczęły się już kilka miesięcy temu. Nie odczuwamy tego jednak, bo to miejsce pod spodem jest na tyle szerokie, że można organizować tutaj ruch samochodowy i ruch pieszych w obu kierunkach, nie powodując znacznych utrudnień. Wszystkie prace przy ulicy Dekerta zakończą się w roku 2020. Najpierw powstanie część wiaduktu, na którym będzie można puścić ruch pociągów po jednym torze, a później będą dobudowywane elementy, na których położone zostaną kolejne 3 tory.